Cześć, witam Cię w serii Quick Tips, w której pokazuję w ciągu kilku minut przydatne porady dotyczące Visual Studio i języka C Sharp. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci sposób na automatyczne formatowanie dokumentów. Bo zdarza się, że mając jakiś kod, na przykład taki jak ten. Napiszemy sobie trochę jakichś rzeczy. No i gdzieś tam to formatowanie nam się zepsuje. No, zdarzyło się w walki w szukaniu jakichś błędów, że właśnie to formatowanie nie do końca się zgadza. No i co teraz zrobić? Możemy oczywiście to poprawić ręcznie, czyli um, korzystać z klawiatury, z tabulacji czy spacji, ale możemy to też zrobić automatycznie. Zdajemy tutaj jeszcze jakieś takie błędy, na przykład coś takiego. Niech ten kod wygląda w ten sposób. Niech będzie coś w ten design. Tu jeszcze usuniemy to. No i teraz, jak sformatować taki dokument? Pierwsza z opcji to jest skorzystanie z autoformatowania dokumentu, która jest dostępna w menu Edit, Advanced i jest tutaj opcja Format dokument, ale wybieranie tego z menu oczywiście jest mało przydatne. Ja zdecydowanie polecam Ci po prostu kombinację klawiszy, czyli Ctrl E, a następnie D. I nasz dokument został sformatowany cofnijmy sobie na razie i e, druga rzecz, która się przydaje, czy druga opcja, która się przydaje, kiedy e, chcemy po prostu sformatować wszystkie dokumenty, to skorzystanie z menu dostępnego dla solucji, czyli kliknij sobie prawym przyciskiem myszy na solucji i masz tutaj opcję Analyze and Code Cleanup i możesz uruchomić e, co, Code Cleanup w jednym z dwóch profili, które są konfigurowane opcją poniżej, więc widzisz tutaj Um, jakie poprawki są, na, są nakładane na każdy plik w, naszym, w naszej solucji. To samo możesz zrobić oczywiście dla jednego projektu, zależnie od tego, czy chcesz sformatować cały, całą solucję, czy tylko jeden projekt. No więc spróbujmy zrobić to dla całej solucji. Uruchommy pierwszy profil. No i jak widzisz, znowu zostało to sformatowane. A teraz gdzie są ustawienia dla e, tego formatowania? Są, one w menu Tools, Options i e, teraz kiedy zjedziesz niżej, masz tutaj opcję Text Editor i wiele różnych języków, na przykład C#. Następnie masz Code Style i Formatting. W ten sposób możesz skonfigurować Wszystkie opcje formatowania, jakie tylko sobie wymyślisz. Tutaj jeszcze masz, oczywiście, na przykład formatowanie wcięć, co jest bardzo ważne. Zawsze to są spacje. Mam nadzieję. Czy możesz też właśnie ustalić, czy tabulacja to jest, są cztery spacje, dwie spacje, 8 spacji. Zależy, jak sobie w projekcie ustalicie. No i tak jak mówię, możesz tutaj skonfigurować też wszystkie pozostałe rzeczy. Na przykład to, w jaki sposób są wstawiane. Znaki nowej linii. Dzięki temu, kiedy taka konfiguracja jest przygotowana, jednym kliknięciem myszy czy jednym skrótem klawiszowym możesz mieć poprawnie sformatowane wszystkie dokumenty i dzięki temu już nikt nie przyczepi się, że piszesz kod, który jest źle sformatowany. Także w tej poradzie na dzisiaj to wszystko. Jeżeli ci się podobała, jeżeli była dla ciebie przydatna, to zostaw subskrypcję i łapkę w górę pod tym filmem i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć.